Cześć Wam, z tej strony Ewa i witajcie na kanale Selen! Zobaczcie, dzisiaj razem ze mną jest Rocker, czyli jedna z Waszych ulubionych laleczek LOL Surprise. Dzisiaj mamy świetną próbę rockową, a Wy co dzisiaj porabiacie? No cóż, koniecznie oglądajcie dalej, zapraszamy! Wow, gdzie ty się nauczyłaś tak pięknie grać na gitarze? Ja już tyle razy próbowałam, ale nigdy nie wychodziło mi tak dobrze jak tobie. To chyba musiały być naprawdę lata pracy, co? Oj, Rocker, wiesz co? W sumie wystarczą dobre chęci. Ja kiedyś marzyłam o tym, żeby umieć grać na gitarze. No i udało się, dostałam swoją pierwszą gitarę. Na początku też nie było łatwo. No dobra, no ale w końcu się nauczyłaś. Powiedz mi, jak to się stało? Nie wiem, chodziłaś na jakieś zajęcia czy co? Przecież samemu nie da się tak ładnie nauczyć grać na gitarze. No co ty? Oczywiście, że się da. Mówię ci, wystarczy chcieć. Teraz na YouTubie jest tyle różnych tutoriali, że wystarczy wpiszesz co najmniej nauka gry na gitarze i już, wystarczy mieć jakąś gitarę i próbować, próbować, ćwiczyć, ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć, bo tylko wtedy będziesz czuła, że po prostu twój talent się powiększa i że grasz coraz lepiej. Zresztą masz, spróbuj sama, zaraz coś pokombinujemy. No dobra, no to spróbuję zagrać melodię, której nauczyłam się dawno, dawno temu. Dobra. O, coś takiego. Całkiem mi idzie. Wow, nie spodziewałam się, że tyle pamiętam. Wow, no i widzisz, przecież nie jest tak źle, super sobie radzisz. Teraz tylko wróć do ćwiczeń i tak jak mówiłam, ćwicz, ćwicz i jeszcze raz ćwicz. Jeny, dzięki, że mnie tak zmotywowałaś. Teraz naprawdę czuję ogromną chęć do życia, ale wiesz co, mam do ciebie takie jedno pytanko. No pytaj, pytaj śmiało, przecież nie ma się czego wstydzić. Bo przez tą całą lekcję, chyba już z 2 godzinki gramy, troszeczkę zgłodniałam. Może zrobimy sobie jakieś kanapki, co? Miałabyś ochotę? Oj, wyciągnęłaś mi to dosłownie z ust, też mam ochotę coś przekąsić. Dobra, to chodź do kuchni, zrobimy kanapeczki. Zobacz, wszystko tu już mam ładnie przygotowane, także możemy wziąć co tylko chcemy. Zobacz, możesz sobie wziąć na przykład taką bułeczkę z sezamem, chyba że wolisz zwykłe kanapeczki, no to mam też kromki chleba. No oczywiście tutaj masz także nożyk, więc możesz sobie posmarować masełkiem, nałożyć wszystko co chcesz. Mam też również serek taki z dziurami, ale mam też taki serek bez dziur. No i mam jeszcze taki serek bardziej twarogowy, no to też możesz sobie go przekąsić. Mam też tak jakby takiego steka, więc może masz ochotę na takie większe, pełniejsze mięsko. No a tutaj mam taką zwykłą szyneczkę z kurczaczka. No i jeżeli lubisz warzywa, no to tutaj mam takie malutkie właśnie, tak jakby taką zieloną papryczkę. A tutaj mam ogórki, takie ogromne plastry ogórków. No i oprócz papryczki zielonej, no i właśnie ogóreczków, no to mam też pomidorki. Także naprawdę możesz sobie zrobić swoją wymarzoną kanapkę. Super, dzięki. No to ja sobie zrobię może... A niech to będzie bułeczka. Uwielbiam mięciutkie bułeczki, ale muszą być oczywiście świeże. A widzę, że ta jest świeża. No dobra, no to teraz może sobie zrobię z szyneczką z kurczaczka. Tak, to będzie na pewno dobry wybór. O, wow, ale się trzyma, super. No i teraz do szyneczki. Myślę, że najlepszym rozwiązaniem będzie chyba pomidorek.
I może jeszcze trochę zielonego. Wow, ale sobie przygotowałam ogromniastą bułkę. Teraz już się na pewno tym najem, jestem przekonana. Świetnie, mega się cieszę. No to skoro już bułeczka zajęta, no to ja sobie zrobię oczywiście z kromką chleba. Uwielbiam również chlebek, no i uwielbiam także serek z dziurkami. A więc zrobię sobie właśnie z tym. O, chyba muszę zrobić, o tak. Może jeszcze sobie zrobię teraz ogóreczka, tutaj dołączę. O, świetnie. I jeszcze jedną warstwę sera, czemu by nie? O, a dobra, skoro ty masz taką ogromną kanapkę, to ja dołożę jeszcze pomidorka. I będę mogła już zamknąć moją kanapeczkę. Zobacz, ja też mam wypasioną kanapkę, tylko nie bułeczkę, a właśnie z chlebkiem, ale myślę, że będzie równie smaczna. Ale się najadłam! Ta bułeczka była taka pyszna! Wow, teraz chyba nie wcisnę już nic więcej. Masz rację, ja też moją kanapeczkę zjadłam z wielką chęcią i również się ją bardzo najadłam. A więc dobra, zapamiętajmy sobie jedno. Pamiętaj, co trzeba robić, żeby coraz być lepszym właśnie, chociażby z pasji, którą ty właśnie sobie tworzysz. Czyli co musisz robić, żeby być coraz lepszą w grze na gitarze? No, mówiłaś, że trzeba ćwiczyć, ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć. No i jeszcze... I nie zapomnieć o pysznych kanapkach, no bo z głodu byś padła, gdybyś ciągle ćwiczyła. A więc pamiętaj, ćwicz pięknie, graj to, co uwielbiasz, no i zajadaj się pysznymi kanapkami. Jak będziesz miała ochotę, to wpadnij do mnie, poćwiczymy razem, a potem zrobimy sobie znowu tak pyszne kanapki jak dzisiaj. Ale super, dzięki! Wszystko zapamiętam, a dzisiejsze popołudnie zapamiętam tym bardziej. Kochani, to wszystko na dzisiaj. Jeżeli ten odcinek się Wam podobał, to czekam na Wasze kciuki w górze, a w komentarzach dajcie znać, czy ktoś z Was może potrafi grać na gitarze. Jeśli tak, to dajcie znać w komentarzach, jakie to Wy macie fajne patenty na to, żeby ćwiczyć i być zadowolonym ze swoich sukcesów. No i oczywiście my się, kochani, widzimy już następnym razem, także nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu kanału, bo wtedy będziecie widzieli wszystkie nowe filmy. To co? Do zobaczenia, buziaki, pa pa! Bye.